Od nowego roku szkolnego pojawi się przedmiot Historia i Teraźniejszość. W szkołach ponadpodstawowych pojawi się nowy, obowiązkowy przedmiot Historia i Teraźniejszość. Odbyła się konferencja, która dotyczyła nowego przedmiotu szkolnego Historia i Teraźniejszość. Uczestniczył w niej Przemysław Czarnek. Kilka miesięcy później podręcznik do tej właśnie nowej lekcji, lekcji na którą uczniowie szkół ponadpodstawowych będą obowiązkowo uczęszczać, Ujrzał światło dzienne i wtedy Rydzyk zabrał głos. Ja dostałem już panie ministrze jeden egzemplarz co prawda do hitu Historia i teraźniejszość świetny profesora Roszkowskiego. Zaopatrzcie się nie tylko dla dzieci, właściwie to wszyscy powinniśmy to mieć. Wszyscy. Tak najnowsza historia Polski pięknie pokazana. To, że jest dobra, to widać jak niepolscy Polacy, jak się denerwują. Zanim stał się publicznie dostępny, ludzie obawiali się, że podręcznik będzie laurką dla PiSu. Ale jest gorzej. Bo tak, podręcznik prezentuje opinie współgrające z pisowską wizją świata, i dodatkowo opinie te przedstawia tak, jakby nie podlegały za bardzo dyskusji. Generalnie przedstawione jest to tak, jakby Roszkowski odkrył swoim genialnym umysłem obiektywną prawdę w sprawie aborcji, in vitro, wiary, a potem stojąc na piedestale zrzucał te swoje opinie na nas jak taką mannę z nieba. Nie? I chyba oczekuje się, że ten uczeń w liceum będzie tak zgarniał posłusznie tą mannę, tak zbierał. I delektował się nią i kształtował się grzecznie dzień po dniu na nowego wyborcę pisu. Zapytacie na pewno, ale czemu ze wszystkich ludzi mówię o tym ja? Przecież ja nie prowadzę kanału o tematyce politycznej. To dlatego, że podręcznik ten nie tylko nie jest obiektywny, ale jest po prostu prokatolicki. Gębą, która niesamowicie często przez ten podręcznik się przewija, jest ta od świętego papieża Jana Pawła II. Właściwie Jana Pawła II mamy tam od pierwszej strony podręcznika. Za każdym razem, gdy JP2 przewija się przez ten podręcznik, to zawsze w akompaniamencie wszystkich jego chwalebnych tytułów. Oto ksiądz-biskup Karol Wojtyła. Oto Kardynał Karol Wojtyła. Oto ojciec święty, pisany oczywiście wielką literą. Dosłownie niekiedy tytuły, jakimi autor okrasza imię Jana Pawła II i kleru katolickiego, kompletnie dominują nad treścią. Treścią, jaką dany fragment ma wyrazić. Metropolita Krakowski, kardynał Karol Wojtyła, później papież Jan Paweł II, dziś święty Kościoła katolickiego i Pryma z tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, dziś błogosławiony? idą w dorocznej procesji ku czci świętego Stanisława Biskupa i męczennika z Wawelu na Skałkę. Znajdziemy w podręczniku mowę o dobrej nowinie, wielką literą oczywiście, o Bogu i o tym, że my bywamy głusi na Jego znaki, o prawie naturalnym dekalogu, o sferze duchowej człowieka, o Piśmie Świętym, Pawle Starsu, kardynale Johnie Henrym Newmanie, biednych obrażanych przez kobiety księżach, męczennikach katolickich, i jeszcze więcej o świętym Janie Pawle II. Naprawdę, gdy patrzę na to, to się zastanawiam, co tu w ogóle zaszło? Co tu zaszło? Czy ludzie z Pisu pokapowali się, że młodzież masowo wypisuje się z religii, więc stwierdzili, że sięgną po drugą najlepszą rzecz, czyli stworzenie obowiązkowej lekcji, na której tą samą religię będzie się tym razem Ukradkiem przemycać, zamiast ją wprost uczyć. Podręcznik jest stronniczy. Jawnie pokazuje nam, kto we wszelkiego rodzaju sytuacjach jest tym dobrym, a kto tym złym. Ale, co najciekawsze, próbuje też wziąć na celownik ateistów. Na przykład tutaj mm, mamy zdjęcie jakiegoś pochodu ateistów, na której ktoś niesie transparent ateiści są boscy, a po lewej mamy również dziś pojawiają się głosy domagające się usunięcia Boga z przestrzeni publicznej, podobnie jak to miało miejsce w systemach totalitarnych. Albo to, tu jest taki fragment o tym, w co nie uwierzą racjonaliści. Liberalizm zakłada, że nie ma podstaw do uznania jednego wyznania za bardziej wiarygodne od innego. To jest nieprawda przy okazji. Każdy może szukać Boga na swój sposób, wyznawać Go i odczytywać odzew po swojemu. Z tej perspektywy ginie możliwość inna. Taka oto, że to nie człowiek szuka Boga, ale że Bóg szuka człowieka, że doń naprawdę przemówił w postaci Jezusa Chrystusa i odtąd często przemawia. To jednak przekracza już zupełnie horyzont myślowy racjonalistów. <gryzont> myślowy> Uwierzą we wszystko ale nie w dobrego Boga, który czasem się do nas odzywa, choć robi to najczęściej bardzo dyskretnie. Bywa również, że my jesteśmy głusi na Jego znaki. Ten fragment, który właśnie przeczytałem, on brzmi jak wyciągnięty z podręcznika do Katechezy. Albo krótko, większość konfliktów w relacjach państwo kościół wynika z agresywnego ateizmu niektórych ugrupowań politycznych. Również jeżeli nie wiedzieliście to, Unia nas ateizuje. Członkowie Unii Europejskiej nie posiadają wspólnoty historycznej, niezbędnej do zgodnego i sprawnego funkcjonowania planowanej federacji. Bardzo różne są tradycje i obyczaje w krajach członkowskich, różne są też religie. Co usiłuje się już niwelować poprzez lansowanie ateizmu i wcielanie go w życie nawet metodami urzędowo-administracyjnymi. Ale w dzisiejszym filmie chciałbym się skupić na tylko jednym fragmencie z podręcznika do hitu. Oto on. bene. warto doprecyzować dwa stanowiska wobec wiary. Opozycją do formuły wierze w Boga nie jest formuła, nie wierzę w Boga, gdyż ta ostatnia zawiera sugestie jakiejś ukrytej wiedzy o nieistnieniu Boga. Tymczasem ateiści o nieistnieniu Boga nie wiedzą ani trochę więcej niż ci, którzy się do wiary w Niego przyznają. Logicznie rzecz biorąc, nie można udowodnić, że czegoś nie ma. Ateiści są więc ludźmi wierzącymi, tyle że wierzą oni w nieistnienie Boga. Mamy zatem do czynienia z dogmatem, tyle że ateistycznym. W gruncie rzeczy istnieją tylko dwa rodzaje ludzi, pisał Gilbert Keith Chesterton. Ci, którzy akceptują dogmaty i wiedzą o tym, oraz ci, którzy akceptują dogmaty i nie zdają sobie z tego sprawy. Ten fragment uważam za fascynujący. To dlatego, że na siedem zdań tutaj zawartych, cztery uważam za zwykły fałsz, a dwa za błędne lub niewystarczające przedstawienie sprawy. Więc przyszedł czas odkręcić te błędy. Zaczynajmy. O braku przekonania i braku Boga. Więc pierwszy fragment. Opozycją do formuły wierzę w Boga nie jest formuła nie wierzę w Boga, gdyż ta ostatnia zawiera sugestie jakiejś ukrytej wiedzy o nieistnieniu Boga. To zdanie powinno być usunięte z tego podręcznika, bo to jest zwykły błąd. I to nie jest tak, że ja się różnie opinią tutaj od Roszkowskiego, po prostu mamy różne zdanie. Nie, nie, to jest błąd i można to z łatwością wykazać, używając logiki pierwszego rzędu. Więc po pierwsze przyjmę na potrzebę dalszych rozważań, że zdanie wierzę w Boga znaczy ni mniej, ni więcej niż wierzę, że Bóg istnieje. Tak samo zdanie nie wierzę w Boga znaczy po prostu nie wierzę, że Bóg istnieje. Słowo opozycja jest tutaj bardzo niefortunne. Roszkowski twierdzi, że zdanie nie wierzę w Boga nie jest opozycją do zdania. Wierzę w Boga. Uff. Więc co to ma znaczyć opozycją dokładnie? W kwadracie logicznym, znanym po angielsku jako square of opposition, każdy stosunek to jest opposition lub oppositio z łaciny. Więc to nam mało mówi. Jest oczywistym faktem logiki, że zdanie nie wierzę w Boga po prostu jest zdaniem wierzę w Boga z negacją na początku. Twierdzenie brzmi wierzę w Boga, a z negacją to nieprawda, że... Wierzę w Boga. Czyli krótko, nie wierzę w Boga. To jest chyba oczywiste, nie? Teraz, czy twierdzenie nie wierzę w Boga w jakikolwiek sposób implikuje, pociąga za sobą lub sugeruje, że osoba, która wypowiada to twierdzenie, również uważa, że Bóg nie istnieje? Lub czy twierdzenie nie wierzę w Boga zawiera sugestie ukrytej wiedzy osoby, która mówi to zdanie, Wiedzy o tym, że Bóg nie istnieje? Lub chociażby, czy osoba, która wypowiada zdanie nie wierzę w Boga, chce zasugerować nam, że ona sądzi o sobie samej, że wie, że Bóg nie istnieje? Nie, 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 nie. nie. I dosłownie, to może być dowiedzione na podstawie kwadratu logicznego. Nie chcę was zanudzać kwadratem logicznym, ale dla zainteresowanych, w opisie na dole zostawię cztery źródła akademickie, które omawiają dokładnie ten temat. Jedno jest polskie. Teraz wytłumaczę ten problem w prosty sposób. Testowałem ten materiał na dwunastolatku, więc wiem, że to nie jest żadne wyzwanie dla rozumnej osoby. Oto jest pojemnik z kapslami. Pytanie brzmi, czy ilość kapsli w tym pojemniku jest parzysta czy nieparzysta? No bo chyba zgadzasz się, że tylko jedna z tych dwóch opcji może być prawdziwa, nie? Tak. Ilość kapsli w tym słoiku może być tylko parzysta lub nieparzysta. No więc jaka jest? Jaka? Nie wiesz. Nie masz pojęcia i nawet nie skłaniasz się w jakąkolwiek stronę. Żadna z tych opcji nie jest według ciebie bardziej prawdopodobna. Używając słowa wierzyć, którego Rożkowski chce byśmy używali, nie wierzysz w ani jedną z tych tez. Nie wierzysz, że ilość kapsli w tym pojemniku jest parzysta? Nie wierzysz też, że ilość kapsli w tym pojemniku jest nieparzysta? Nie wierzysz w żadną z tych tez. Teraz, tak naprawdę, gdy zadajemy to pytanie o pojemnik i sprawozdajemy nasze przekonania lub ich brak, to mówimy o stanie pojemnika i o naszych wierzeniach o nim o tych dwóch. Każde z tych dwóch może być stwierdzone lub zanegowane, co razem daje cztery opcje. Oto mały diagram, który prezentuje ten problem. Zauważcie, nie da się zarówno wierzyć, że ilość kapsli w słoiku jest parzysta, jak i wierzyć, że jest nieparzysta, bo to jest sprzeczność. Natomiast w pozostałych trzech przypadkach, mówię o tych przypadkach, tym, tym i tym, można spełniać dwa z wymienionych warunków naraz. I zauważcie, kiedy pytam was, czy ilość kapsli w tym pojemniku jest parzysta, czy nieparzysta, to my wszyscy mamy taki sam stan wierzeń w łepetynach. Czyli ten, ten zakątek diagramu nas wszystkich trafnie opisuje. Oczywiście to można by było zmienić, gdybym po prostu otwarł ten słoik, wyciągnął po kolei każdą i policzył, ile jest tych kapsli. Ale zakładając, że tego nie zrobiłem, a, a to jest prawda, nie zrobiłem tego, to... Mnie również, tak jak was, opisuje słusznie ten zakątek diagramu. W pewnym sensie można powiedzieć, że cechują nas dwie niewiary. Nie wierzymy ani w to, że jest tam parzysta ilość, ani w to, że jest tam nieparzysta ilość kapsli. I teraz, czy to kiedykolwiek zdarza się, gdy mówimy o wierze w Boga? Cóż. Posłuchajcie. Diametralnie przez ostatni czas zmieniło się moje podejście do wiary. Nie uważam się już za ateistkę, ale nie uważam się także za osobę wierzącą. Stoję gdzieś w tym wszystkim pośrodku. Teraz ty mi powiedz, jaka jest niby trudność z poglądem, który wyraziła na nami Cian? Hm? Otóż jest to idealnie spójny pogląd. Powiem więcej. Istnieją tacy ludzie, jak wybitny według mnie filozof Paul Draper lub Joe Schmidt, który prowadzi kanał Majesty of Reason, ludzie, którzy przez lata analizują już powody za i przeciw istnieniu Boga, ale mimo to nadal uważają się za agnostyków w tym tradycyjnym sensie, czyli ludzi, którzy uważają, że to równie prawdopodobne, że Bóg istnieje. Co, że nie istnieje. Teraz wróćmy na chwilę do naszego pojemnika i zmieńmy zdanie Rożkowskiego tak, żeby teraz mówiło o kapslach właśnie. Opozycją do formuły wierzę, że jest ich tam parzysta ilość, nie jest formuła nie wierzę, że jest ich tam parzysta ilość gdyż ta ostatnia zawiera sugestie jakiejś ukrytej wiedzy, że w pojemniku jest nieparzysta ilość kapsli. Teraz zauważ. To zdanie sprawozdaje dokładnie ten stan przekonań, jaki ty masz. A to zdanie ani trochę nie jest zgodne z tym, co ty sądzisz o tym pojemniku. Czy twoje twierdzenie, nie wierzę, że jest ich tam parzysta ilość, sugeruje w ukryty lub jakikolwiek inny sposób, że sądzisz lub wiesz, że w słoiku jest nieparzysta ilość? Nie. I koniec. To zdanie jest zwykłym błędem. Dowodzenie nieistnienia. Teraz zajmijmy się problemem wykazywania i dowodzenia nieistnienia. W podręczniku do hitu czytamy: Logicznie rzecz biorąc, nie można udowodnić, że czegoś nie ma, a w rozmowie z Patrykiem Jakim słyszymy, że w ogóle nie da się udowodnić. Że czegoś nie ma. Dlatego, jak zadaje się pytanie, o którym pan profesor wspominał, e, e, że jak ktoś mówi, że nie ma Boga, to udowodnijcie, że go nie ma, no to zaczyna się problem. No bo że wtedy. Nie ma tego nie jest w stanie udowodnić. Tak, tak. Że to że znaczy, to, a tym bardziej wczoraj wieczorem. Nie da się udowodnić, że czegoś nie ma. Tak, tak. Jest to kompletna nieprawda. Co dziwne i ciekawe, istnieją również ateiści, którzy tą tezę głoszą. Co jeszcze ciekawsze, niekiedy ci ateiści uważają, że to jest dobra wiadomość dla ich własnego poglądu. Oto na przykład Piotr Napierała. Bo nie da się udowodnić, że coś nie istnieje. Jak ja mam wam udowodnić, że w moim pokoju nie ma pluszowej pantery śnieżnej? Wiecie z moich filmów, że mam. No ale nawet jakbyście nie wiedzieli to, jak ja mam udowodnić, że on nie istnieje. Mogę go tylko pokazać i udowodnić, że on istnieje. Nie da się udowodnić nieistnienia. Lub Katarzyna Wójtowicz, o wierzący jeśli już, Powinien udowadniać, że Bóg istnieje. Nie udowadnia się przecież, nieistnienia. Ci ateiści mylą się nie mniej niż sam Rożkowski. Równie błędną, ale częściej słyszaną tezą, jaką się przy tej okazji przytacza, jest twierdzenie nie można dowodzić twierdzeń negatywnych. Słyszałem jak mówi to na przykład Ayn Rand i James Randy. To twierdzenie omawiam szczegółowo w moim drugim filmie o ciężarze dowodu, więc tam odsyłam wszystkich zainteresowanych. Prawda jest taka, że można dowodzić twierdzeń negatywnych i robi się to rutynowo. Oraz można dowodzić, że jak to ujmuje Roszkowski, czegoś nie ma. Czyli dowodzić, że coś nie istnieje, dowodzić nieistnienia. Można. Można to robić zarówno w sposób logiczny, dedukcyjny, jak i abdukcyjny, czy też probabilistyczny, jeżeli ktoś woli. Więc w pierwszej kolejności należy być precyzyjnym co do tego, co to znaczy, że dowiedliśmy czegoś. Co ma się kryć za tym słowem dowód. Słowo dowód niesie za sobą konotację uzasadnienia, czegoś, co da nam możliwość przekonania drugiej osoby do jakiejś tezy, przekonania jej, że tak rzeczywiście jest. I to jest wspólne dla obu tych sensów słowa dowodzenie. Ale teraz rozróżnijmy te dwa. Dowodzenie w sensie logicznym. Pierwszym rodzajem dowodzenia, jakie należy wyodrębnić, jest dowodzenie w sensie logicznym lub dedukcyjnym. Taki dowód to coś, co po angielsku nazywamy słowem proof. Mam cały film na ten temat. Który szczegółowo omawia to zagadnienie. Jak to kiedyś ująłem? Matematyka i logika nie działają jak nauki przyrodnicze. W tych dziedzinach myślenie dedukcyjne króluje. Gdy dostarcza się dowód jakiegoś twierdzenia, to nie trzeba konsultować się ze światem zewnętrznym. Z samych definicji pojęć i aksjomatów pewnych podstawowych założeń, których używamy, wynikają pewne wnioski. I teraz, czy w sposób logiczny można dowieść, że czegoś nie ma? Oczywiście. Tak, można to zrobić na przykład używając formy dowodzenia, jaką jest reduktio ad absurdum, u nas również nazywane dowodem nie wprost. Dzięki tej metodzie można dowieść, że nie ma czegoś takiego jak najmniejsza dodatnia liczba wymierna, największa liczba pierwsza, największa liczba naturalna. I tym podobne. Teraz ktoś może pokusić się o stwierdzenie, typu, no ale to są tylko jakieś matematyczne rzeczy, jakieś tam obracanie abstrakcjami, to się nijak nie ma do realnego świata. No nieprawda, bo można na przykład dowieść, że nie istnieje żaden kawaler, który ma żonę. Nie ma takich ludzi. A to z tego powodu, że analiza konceptu kawalera odkrywa przed nami, że kawaler to nikt inny. Jak taka osoba, która nie ma żony. To oznacza, że kawaler, który ma żonę, to nikt inny jak osoba, która nie ma żony oraz która ma żonę. Ale nie istnieje taki x, że x jest żonaty oraz x nie jest żonaty w tym samym sensie i w ten sam sposób. To jest tautologia po prostu. Tautologie są prawdziwe z definicji. Więc proszę, oto dowód. Właśnie dowiodłem, że nie ma. Takich ludzi. A jak się to przekłada na dowodzenie nieistnienia Boga? No, przekłada się jeden do jeden. Dowodzenie, że Boga nie ma, polega na dokładnie tym samym polega na tym, że bierzemy jeden konkretny Koncept Boga, koncept, który mówi nam, co idea Boga ma zakładać. Jakiś jeden z setek konceptów Boga, jakie oferują różne religie i różne odmiany tej samej religii, niekiedy. A potem analizujemy ten koncept. I często okazuje się, że on ma wewnętrzne sprzeczności. Na przykład, katolicy mówią nam o Bogu, który jest poza czasem, jest w rzeczywistości, w której nie minęła nigdy nawet milisekunda. I przez to Bóg jest niezmienny. A jednak Bóg robi rzeczy, rozpoławia morze i przemawia do ludzi z nieba. Ten jest mój syn, umiłowany. To jest po prostu niespójny opis Boga. Lub spróbujmy taki problem. Wierzący mówią o Bogu, który jest wszechwiedzący i zna wszystkie przyszłe decyzje, jakie każdy człowiek podejmie. Oraz w chwili stwarzania świata wybrał stworzenie dokładnie tego świata. Świata, w którym te, a nie inne decyzje zostaną przez ludzi podjęte. To wierzący powinien nam teraz wyjaśnić, w jakim sensie to nie, nie, to nie oznacza, że absolutnie każda decyzja człowieka jest zdeterminowana przez Boga w, w momencie stworzenia. Bo katolicy przynajmniej tak, taki pogląd muszą głosić, bo po prostu to jest część katolicyzmu. Katolicyzm głosi, że Ty masz wolną wolę, oczywiście masz wolną wolę, i jeżeli idziesz do piekła, to dlatego, że Ty tak wybrałeś. Te przekonania nie trzymają się kupy albo paradoks omnipotencji. Albo Bóg może stworzyć kamień, którego sam nie może podnieść, albo Bóg nie może stworzyć kamienia, którego sam nie może podnieść. Jeżeli Bóg może stworzyć kamień, którego nie może podnieść, to istnieje jedna rzecz, której nie może zrobić. Mianowicie podnieść kamienia, o którym mowa. Jeżeli Bóg nie może stworzyć kamienia, którego nie może podnieść, to istnieje jedna rzecz, której nie może zrobić. Mianowicie stworzyć tego kamienia. A więc istnieje przynajmniej jedna rzecz, której Bóg nie może zrobić. Jeżeli istnieje wszechmocny Bóg, to jest to nieprawda, iż istnieje jakaś rzecz, której Bóg nie może zrobić. Istnieje wszechmocny Bóg. Zatem jest to nieprawda, iż istnieje jakaś rzecz, której Bóg nie może zrobić. Przesłanki 4 i 7 są ze sobą w sprzeczności. Wszechmocny Bóg nie istnieje. Zapis formalny. I oczywiście, można mówić, że te dowody nie są przekonujące. Ale to nie znaczy, że ich nie ma albo że nie są dowodami. Dowodzenie w sensie probabilistycznym. Przez słowo dowody można też rozumieć to, co Anglicy nazywają evidence. Można dostarczać dowody, provide evidence for something, w sensie uprawdopodobniania jakiejś tezy. I to uprawdopodobnianie odbywa się przez powołanie się na jakieś obserwacje ze świata. Mam tutaj teraz piłkę ping-pongową w mojej prawej ręce. Opatrzcie, kłamałem, i oto dowiodłem, że czegoś nie ma. Nie ma piłki ping w mojej prawej ręce. Jestem w stanie dowieść, że przez środek rynku w Pszczynie nie przechodzi właśnie stado lwów. Skąd to wiem? Ano, bo mam link do live streama, który pokazuje dokładnie, co się teraz dzieje na rynku w Pszczynie. I oto nie ma tam. Ani jednego lwa. Jestem w stanie wskazać na dowody, które wykazują, że w rzece Wiśle nie było w tym miesiącu takiego samego stężenia szkodliwych dla ryb substancji, co w Odrze. Dla potomności, nagrywam ten film w sierpniu 2022 roku. Skąd wiem, że Wisła nie była zanieczyszczona w tym samym stopniu, co Odra, co wywołuje we mnie takie przekonanie? Otóż to, że gdyby Wisła była zanieczyszczona w równym stopniu co Odra, to media trąbiłyby o tym w równym stopniu. Widzielibyśmy te sprawozdania, TikToki, zdjęcia wielu ton śniętych ryb i segmenty wiadomości w telewizji, mówiące dokładnie o tym, mówiące o zanieczyszczeniu Wisły, ale nie widzimy nic takiego. Jest to pewien brak doniesień, tam gdzie się tych doniesień spodziewamy. Lub byśmy się spodziewali. A więc są to dowody na rzecz tezy, że w wiśle nie było takiej samej ilości szkodliwych dla ryb substancji i że nie ma ich tam obecnie. Lub zadaj sobie takie pytanie: Czy dysponujesz dobrymi powodami, żeby sądzić, że nie ma żadnego mężczyzny, który ma penisa dłuższego niż 50 metrów? Bo niech zgadnę, uważasz, że takich mężczyzn nie ma. Ja też tak uważam. Roszkowski też tak uważa. W debacie nad filozofią religii niekiedy słyszy się to hasło: brak dowodów nie jest dowodem braku. Jest to bzdura. Prawda jest taka, że brak dowodów niekiedy jest dowodem braku, a niekiedy nie jest dowodem braku. Brak dowodów tam, gdzie się ich spodziewamy, stanowi dowody braku. To jest oczywisty wniosek. Płynący z analizy tego, jak działa tzw. czynnik Bejza w twierdzeniu Bejza. Mam cały osobny film na temat dowodów braku. Oto on. Oraz mam cały osobny film na temat twierdzenia Bejza. Oto on. I w tym miejscu chciałbym powiedzieć, że dziwię się, że Roszkowski tego nie rozumie, bo ten typ argumentacji jest właściwie przedłużeniem metody argumentowania, jaką jest argumentum ex silentio, argument z ciszy. A to jest metoda argumentowania używana przede wszystkim przez historyków. To, że Roszkowski nie jest z nią zaznajomiony, jest dla mnie po prostu szokujące. Dobra, teraz jak to się ma do wykazywania nieistnienia Boga? Weźmy chrześcijańskiego, katolickiego Boga i weźmy taką obserwację, jaką jest cierpienie zwierząt. Cierpienie zwierząt jest obecne na tym świecie już od setek milionów lat, ale wyobraźmy sobie przykład takiego cierpienia. Jednym z powodów cierpienia zwierząt są na przykład pożary lasów. Wyobraźmy sobie, że w odległym lesie błyskawica uderza w jakieś martwe drzewo, wywołując pożar. Pewnemu jelonkowi nie udaje się uciec, zostaje okropnie oparzony i leży w strasznej agonii przez kilka dni, zanim śmierć ukróci jego męki. O ile nam wiadomo, takie cierpienie jest kompletnie bezcelowe. Więc czemu Bóg zaprojektował świat w ten sposób? Że takie cierpienie może w ogóle zaistnieć. Zauważ, Bóg katolików to Bóg, który jest wszechwiedzący, wszechmocny i nieskończenie dobry. Ale jeżeli taki Bóg istnieje, to będzie wiedział, że jest, będzie miał moc, żeby zapobiec i najbardziej ze wszystkich istot będzie chciał, żeby świat nie zawierał takiego cierpienia, które właśnie opisałem. Bo cierpienie jelonka zdaje się być po prostu cierpieniem, które nic dobrego już nikomu nie przyniesie. A więc jeżeli Bóg istnieje, to jest to kompletnie nieoczekiwane, że napotkalibyśmy coś takiego. Ale jeżeli świat nie zawiera żadnych Bogów i jest ostatecznie amoralny, wszechświat nie przejmuje się. Cierpieniem kogokolwiek, bardziej niż kometą, która właśnie przelatuje gdzieś w galaktyce, Sombrero. To obserwacja tego rodzaju cierpienia zwierząt nie jest w żaden sposób zaskakująca. Wręcz przeciwnie. Z tego wynika, że tego typu cierpienie zwierząt stanowi dowody. Które uprawdopodobniają tezę, że Bóg katolików po prostu nie istnieje w ogóle. Na sam koniec tego segmentu dodam, że można też argumentować z prawdopodobieństwa wstępnego, co nie musi wypływać wprost z jakiejś obserwacji ze świata, oraz nie musi być dowodem w sensie logicznym. Wniosek z tego wszystkiego jest taki: da się udowodnić, że czegoś nie ma i my ludzie robimy to rutynowo. Podziękowania dla patronów. Temat mojego dzisiejszego filmu został wybrany przez moich patronów z Patronite. Patroni, bardzo dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Wasza pomoc jest nieoceniona. Jeżeli Ty też chciałbyś lub chciałabyś uczestniczyć w procesie wybierania tematu następnego filmu. To zachęcam do wspierania mnie na Patronite, a potem spotkamy się na mojej tajnej grupie patronów. Dzięki Wam powoli zmierzam do osiągnięcia drugiego z moich patronaitowych celów. Bardzo doceniam każdą kwotę wsparcia i bardzo dziękuję każdemu z Was, patroni. Za to, że daliście mi szansę. I jeszcze jedna rzecz. Jeden z moich patronów stworzył serwer na Discordzie, wobec którego ma wielkie plany. Chciałbym tam zaprosić wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o ogólnopojętej filozofii. I religii. Planowane są tam zarówno debaty między ateistami i teistami, jak i debaty na wybrane bezpośrednio przez Was zagadnienia. Celem jest stworzenie środowiska przyjaznego dla wszystkich zainteresowanych filozofią miejsca, w którym każdy będzie mógł w kulturalny i otwarty sposób osobiście zderzyć swoje poglądy z poglądami wielu innych. Autor tego serwera chce odejść od typowej sytuacji komory echa i propagandy. I pójść w stronę otwartego dialogu. Więc jeszcze raz zachęcam do odwiedzenia tego serwera na Discordzie. Link wyskoczy tutaj. Ateiści wierzą w nieistnienie Boga. Następnie chciałbym omówić te dwa zdania. Czyli ateiści są więc ludźmi wierzącymi, tyle że wierzą oni w nieistnienie Boga. Mamy zatem do czynienia z dogmatem, tyle że ateistycznym. No. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że ja nie uważam tej kwestii za szczególnie istotną. Zawsze można wymyślić jakieś całkiem nowe określenia na te wszystkie pozycje względem istnienia Boga, i właściwie tak długo jak rozumiemy się nawzajem i upraszcza nam to komunikację, to super. Najważniejsze jest to, co sądzimy. I jakie mamy powody, by sądzić to, co sądzimy. Przechodząc do meritum, oto Roszkowskiego definicja ateizmu. Ateizm głosi, Bóg nie istnieje. Ateiści wierzą w nieistnienie Boga. No i teraz, jako kontrapunkt. Krótko po tym, jak podręcznik do hitu zaczął już być publicznie dostępny i te cytaty zaczęły wyciekać, moi koledzy po fachu ze stacji Ateizm opublikowali na swoim Facebooku taki wpis. Ateizm jest brakiem wierzenia w Boga Bogów, czyli nieobecnością przekonania o jego, ich istnieniu. Ateizm nie jest twierdzeniem, że Boga, Bogów, nie ma. Ja w 2016 również głosiłem taką tezę. Więc ateizm to nie jest wiara w nieistnienie jakichś istot. To jest stan bycia nieprzekonanym o ich istnieniu. No i uważam obecnie, że obie strony, czyli z jednej Roszkowski, z drugiej strony przeszły ja i stacja, są tutaj winne tego samego przewinienia. Mianowicie, są winne niedopuszczania do siebie faktu, że słowo ateizm jest też używane w tym drugim znaczeniu. Bo tak właśnie jest. I teraz trzeba wskazać na jedną rzecz. Roszkowski w swojej definicji zdaje się używać słowa wierzyć w jakimś takim dewocyjnym sensie. W następnym zdaniu określa to wierzenie, jakie według niego ateiści utrzymują, mianem dogmatu. Słowo wierzyć zostało tutaj przez niego użyte tak, jakby chciał byśmy myśleli o ateiście jako człowieku, który poddaje rozum, przyjmuje coś na wiarę. Jego ateizm jest dla niego kwestią wiary. Przyjmuje to bez wystarczającego uzasadnienia. I t. Ale nie ma żadnego obowiązku, żeby traktować słowo wierzyć w ten sposób. Ja uważam, że słowo wiara i słowo wierzenie niosą za sobą w dużym stopniu różne znaczenia i konotacje. O ile słowo wiara po angielsku faith często kojarzy się nam od razu z wiarą religijną, to słowo wierzyć po angielsku believe może po prostu być traktowane jako synonim takich fraz jak być przekonanym. Być przeświadczonym o tym, że... Utrzymywać opinię, że... Uważać, że... Mniemać, że... I Czyli słowo wierzyć rozumieć jako po prostu myśleć, że coś jest prawdą. I w tym znaczeniu to nawet jestem chętny stanąć w obronie Rożkowskiego i powiedzieć racja, jest mnóstwo ateistów, którzy uważają, że Bóg nie istnieje. Ja sam skłaniam się ku temu, że rzeczywistość nie zawiera żadnych bogów. Gdyby ktoś przyszedł do mnie i zadał mi pytanie jak uważasz? Czy twierdzenie Bóg istnieje to prawda, czy fałsz? To powiedziałbym, to najprawdopodobniej fałsz. Jeżeli zajrzymy do tekstów filozofów religii z najwyższej półki, to niejednokrotnie zauważymy, że oni tą właśnie pozycję nazywają ateizmem. Oto na przykład Graham Oppie, oto Paul Draper na ten temat. Wierzący niekiedy wypowiadają się tak, jakby ta brakteistyczna definicja, czyli ateizm jako brak przekonania, że Bóg istnieje, to jest taka, jakby to była taka bezpieczna przystań, do której ateiści uciekli. Uciekli po latach starć zwierzącymi, kiedy przekonali się, że nie są w ogóle w stanie bronić swojego przekonania. Redefinicja nastąpiła ateizmu jako już nie twierdzenie, że Boga nie ma, tylko jako brak wiary. Wydaje mi się, że to jest taki trik ateistów nowożytnych, ponieważ historycznie, klasycznie ateizm oznaczał, Wierzenie albo twierdzenie, że Boga nie ma, że Bóg nie istnieje albo że nie istnieją bogowie. No i to jest po prostu nieprawda. Więc historycznie rzecz biorąc, sprawa wyglądała tak. Greckie słowo afeos, które po wielu przygodach przerodziło się w nasze ateista, dla dramatopisarzy i poetów greckich w V wieku przed naszą erą nie oznaczało osoby, która twierdzi, że nie istnieją bogowie. Nie oznaczało. Słowo afeos było używane w znaczeniu Bezbożny, niemoralny. Afeos to było słowo na ludzi, którzy dopuszczają się czynów haniebnych. Potem w obronie Sokratesa pojawia się taki fragment, w którym Sokrates stara się przez pytania wyciągnąć z jego oskarżyciela, co dokładnie on, ten oskarżyciel, mu, Sokratesowi, zarzuca. I fragment leci tak: Na tych samych jednak bogów, o których mowa, zaklinam cię, melicie wytłumacz mi się jaśniej i tym mężom, bo ja nie mogę pojąć, czy mówisz, że każę w coś wierzyć? W tym razie bowiem, wierząc w coś, nie jestem afeos. Czy też, że wierzę, ale nie w tych Bogów, w których wszyscy u nas, lecz w coś innego? I o to właśnie mnie oskarżasz? Czy wreszcie mówisz, że wcale w nic nie wierzę i innym każę to robić? Tutaj na pewno daje się odczuć, że człowiek, który w coś wierzy, wierzy w jakiś Bogów. Nie jest ateos. Przez następne setki lat często słowo ateista było używane jako oskarżenie, i filozofów właśnie o to oskarżano. Filozofów, którzy często po prostu mieli niekonwencjonalne poglądy na temat bogów, a nie nie wierzyli w bogów. Gdy nastała już era chrześcijaństwa. Chrześcijanie zarzucali niekiedy ateizm rzymskim i greckim politeistom. Na przykład Klement Aleksandryjski napisał w II wieku naszej ery dzieło Zachęta Greków. Jest tam taki fragment. Takie są misteria ludzi bezbożnych. Słusznie nazywam afeoi tych, którzy nie znają prawdziwego Boga, skoro w sposób bezwstydny oddają cześć małemu dziecku rozszarpanemu przez tytanów, mięczącej nierządnicy i częścią ciała, których ze wstydu nigdy nie chce wspominać. Są oni opanowani podwójną bezbożnością. Pierwsza polega na nieznajomości rzeczywiście istniejącego i nie dającego się poznać Boga. Drugi błąd tkwi w tym, że uznają i nazywają po imieniu nieistniejących bogów jako rzeczywistych. To, co tłumacz oddaje w tym fragmencie jako bezbożnych albo bezbożnymi itd., to jest właśnie odmiana słowa ateos. Ci ludzie są według Klementa ateistami, bo wierzą w złych bogów, takich związanych z bezeceństwem oraz być może też dlatego, że ci bogowie, w których wierzą, są ostatecznie zmyśleni. Ale to nie wszystko, bo politeiści najwyraźniej nazywali chrześcijan Ateistami. W 177 Atenagoras pisze list do Marka Aureliusza. List ten nazywa się Prośba za Chrześcijanami. I jest to po prostu obrona dobrego wizerunku chrześcijan. Atenagoras mówi o chrześcijanach tak: Stawiają nam trzy zarzuty: ateizm, uczty tyestejskie i uprawianie stosunków seksualnych na wzór Edypa. A gdy przychodzi mu odeprzeć ten zarzut, to jako przykład prawdziwego ateisty podaje człowieka, który. Zachowuje się nagannie oraz głosi otwarcie, że Boga w ogóle nie ma. Więc mam nadzieję, że dałem Wam posmak tego, jak używane było wówczas to słowo. I aż do XVIII wieku, tak naprawdę na Zachodzie panował taki klimat, że jeżeli ktokolwiek oskarżał Cię o ateizm, to jeżeli życie było Ci miłe, to od razu trzeba było zacząć temu zaprzeczać. Nie, nie, ja, ateista? W żadnym razie. Nie. Otwarte przyznanie się do ateizmu oznaczałoby albo śmierć twojej reputacji, albo śmierć, kropka. W XVIII wieku pierwszy raz pojawili się ludzie, którzy sami siebie nazywali ateistami. I prawdopodobnie już w pierwszej książce na temat ateizmu, czyli w Testamencie Jeana Mélie, pojawił się ten oto cytat. Wszystkie dzieci są ateistami, nie mają bowiem żadnego pojęcia o Bogu. Te same słowa przewijają się przez le bon sens pola de Holbacha. Młode dzieci nie rozumieją w ogóle takiej koncepcji jak Bóg, więc nie mogą w ogóle poddać ocenie takiego twierdzenia, jak Bóg istnieje. Jest to pewne, że te dzieci po prostu nie żywią takiego przekonania. Że bogowie nie istnieją, raczej dzieci po prostu nie wierzą. Więc to rozumienie ateizmu jest przynajmniej tak stare, jak stara jest historia ludzi, którzy sami o sobie mówili, że są ateistami. W 1972 Anthony Flew rozróżnił te dwa rodzaje ateizmu, czyli negatywne i pozytywne. Negatywnym ateistą jest osoba, która po prostu nie jest teistą, nie wierzy. Że Bóg istnieje. Więc lekcja, jaką chciałbym, żebyście z tego wyciągnęli, jest taka. Ateizm jest słowem wieloznacznym. I z tym po prostu należy nauczyć się żyć. O wiedzy i dogmatach. Wcześniej jeszcze w tym fragmencie, który omawiam, pada takie zdanie ze strony Roszkowskiego. Ateiści o nieistnieniu Boga nie wiedzą ani trochę więcej niż ci, którzy się do wiary w niego przyznają. Kiedy patrzę na to zdanie, to naprawdę odechciewa mi się żyć. Ruszkowski jest chyba kompletnie niezdolny do tego, by wyrazić swoje myśli w jakikolwiek zrozumiały sposób. Więc spójrzmy. Ateiści o nieistnieniu Boga nie wiedzą ani trochę więcej niż ci, którzy się do wiary w niego przyznają. Zastosujmy pewne uproszczenie tutaj, bo frazę, ci, którzy się do wiary w niego przyznają. Można po prostu skrócić do wierzący. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że mogą być tacy wierzący, którzy się do wiary w Boga nie przyznają, ale myślę, że na nasze cele to jest w pełni uzasadnione uproszczenie. Podobnie słowa ani trochę nie są niezbędne dla tego zdania. One tutaj tylko dodają smaku najwyraźniej. Więc mamy. Ateiści o nieistnieniu Boga nie wiedzą więcej niż wierzący. Teraz pytanie brzmi. Co to zdanie ma znaczyć? Czy Roszkowski chciał przez to powiedzieć, ateiści o nieistnieniu Boga nie wiedzą więcej, niż wierzący wiedzą o nieistnieniu Boga? Zakładam, że to nie jest odczyt, jaki Roszkowski miał na myśli, bo, jakby, o, o, oczywiście, że wierzący nie wiedzą o nieistnieniu Boga. Gdyby wiedzieli o nieistnieniu Boga, to nie byliby wierzący. Więc zakładam, że zdanie to mam rozumieć następująco. Ateiści o nieistnieniu Boga nie wiedzą więcej niż wierzący wiedzą o istnieniu Boga. Czy tak? Jeżeli tak, to na początku chciałbym zwrócić uwagę na taki problem. To jest typowym i niekontrowersyjnym użyciem języka, żeby powiedzieć na przykład Adam wie więcej od Wojtka o geografii albo Beata wie więcej od Marcina o polityce. Beata wie więcej na ten temat, bo nie wiem, czytała książki z zakresu politologii, śledzi wiadomości, na bieżąco przeczytała konstytucję i takie tam. I to jest zrozumiałe. Geografia i polityka to szerokie dziedziny wiedzy, i my tą naszą wiedzę o geografii i polityce możemy stopniowo budować. Nie? No, ale teraz posłuchaj tego zdania. Ja wiem więcej o istnieniu mojej matki niż inni, albo wiem więcej o istnieniu Roszkowskiego niż Niemcy. Więcej o istnieniu? Albo posłuchaj tego. Wiem więcej o nieistnieniu pana Kleksa niż wiedzą o jego istnieniu aborygeni. To nie ma sensu, to nie ma najmniejszego sensu. Nie, w życiu codziennym my mówimy takie zdania jak Mm, wiem, że moto myszy z Marsa nie istnieją. Wiem, że Królik Bugs nie istnieje. Wiem, że Wielka Stopa nie istnieje. Oraz mm, wiem, że Cristiano Ronaldo istnieje. Wiem, że Messi istnieje. Więc oto mój najbardziej wielkoduszny odczyt tego zdania. I usunę z niego koncept wiedzy. Bo uważam, że to jest kompletny red herring, jak to mówią Anglicy. To nie jest istotne, czy twardy ateista myśli o swoim przekonaniu, że Boga nie ma, jako wiedzy, czy nie. To nie jest istotne, czy on uważa, że jego przekonanie, że Bóg nie istnieje, yy, można liczyć jako coś, co on wie. To jest nieistotne. To nie jest też istotne, czy wierzący uważa o sobie, że on wie, że Bóg istnieje. To nie jest istotne. I idea wiedzy nie jest też wymagana do tego, by przekonanie było racjonalne. Jak mawia youtuber Ozmandia z Ramzes II, nie ma nic w wiedzy, czego nie dałoby ci dobrze uzasadnione przekonanie, przekonanie oparte o dobre powody. Więc oto moja najbardziej wielkoduszna wersja tego zdania. OK? Ready, go. Ateiści nie mają lepszych powodów by sądzić, że Bóg nie istnieje, niż wierzący mają by sądzić, że Bóg istnieje. Czyli wedle tej interpretacji tego zdania, to zdanie mówi, że jakość powodów żeby utrzymywać każde z tych dwóch stanowisk jest taka sama. Ale jeżeli to jest pana opinia, panie Roszkowski, to po pierwsze, powinien pan być agnostykiem. Jeżeli uważa pan, że powody by sądzić, że Bóg nie istnieje, są równie dobre lub liczne, co by sądzić, że Bóg istnieje. To jeżeli chce pan być racjonalny, to winien pan być jak na namiczan powinien pan mieć równie dużo pewności, że Bóg istnieje, co że nie. Winien pan porzucić ten katolicyzm, którego się pan tak usilnie trzyma i który tak usilnie próbuje pan wepchnąć do głów młodzieży. A po drugie, jeżeli taka jest pana opinia, to niech pan ją zatrzyma dla siebie, bo podręcznik szkolny to nie jest dobre miejsce na jej wyrażanie. Niech sobie pan bloga założy. Może ktoś będzie zainteresowany. Chociaż wątpię. Oceniając po poziomie pana wypowiedzi. Powodem, dla którego stawiam na to, że to jest akurat to, co Roszkowski miał na myśli przez to zdanie, są dwa zdania, które kończą ten fragment, który dzisiaj omawiam. Te dwa zdania o dogmatach, w jakie ateista wierzy. Oto one. Więc ateiści wierzą w nieistnienie Boga. Mamy zatem do czynienia z dogmatem tyle, że ateistycznym. W gruncie rzeczy istnieją tylko dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy akceptują dogmatę i wiedzą o tym, oraz ci, którzy akceptują dogmaty i nie zdają sobie z tego sprawy. Więc oczywiście, jeżeli przyjmiemy katolicką definicję dogmatów, to to jest po prostu fałszem i koniec. Więc zakładam, że mam to jakoś metaforycznie odczytywać. Na przykład tak, że ateiści wierzą właśnie irracjonalnie, bez dobrych powodów, że nie istnieją konkretnego rodzaju bogowie. Wówczas yy, nie mogę mówić za innych ateistów, ale w moim przypadku to jest po prostu nieprawda. Ja uważam, że katolicki Bóg nie istnieje i uważam tak z dokładnie tych powodów, jakimi byłbym w stanie się z tobą podzielić, gdybyś mnie zapytał. To, co Roszkowski tutaj robi, to w psychologii się nazywa projekcja. No tak, no pan, panie Roszkowski. Jako katolik wierzy w takie, takie dyrty małe, jak w niebo wzięcie marej Panny. I oczywiście nie ma Pan najmniejszego powodu, żeby tak sądzić, ale to nie jest powód, żeby mnie przypisywać dokładnie takiego rodzaju ślepą wiarę. Jeżeli Pan wierzy z przyczyn irracjonalnych lub pozaracjonalnych, to to nie jest moja wina. Niech Pan mnie. Nie przypisuje tych negatywnych cech, które pana cechują. Ja sobie to wypraszam. Jeżeli pan utrzymuje przekonania bez najmniejszego powodu, to to jest pana problem. I tyle. Zakończenie. Batman jest bohaterem, którego Gotham potrzebuje, ale na którego nie zasługuje. Roszkowski jest antybohaterem, którego niezwiązanych z historią, śmiesznych dziadersowych opinii w podręczniku nikt nie potrzebuje i mam nadzieję, że jest to dla wszystkich jasne, że nasi polscy uczniowie zasługują na więcej i zasługują przede wszystkim na wolność od tego typu kocopołów. Roszkowski najwyraźniej uważa, że cała Polska czeka z zapartym tchem na następną jego opinię. Ale obawiam się, że jego przemyślenia na temat wiary okazują się nie bardziej wartościowe niż jego przemyślenia na temat Beatlesów i Pink Floydów. Czyli okazują się niechcianym, przez nikogo rantem człowieka, który o historii może wie dużo, ale o teraźniejszości chyba nic. Wiecie, jedną z opinii Roszkowskiego, która nie pojawia się w hicie ale która pojawia się w innych jego książkach, jest to, że teoria ewolucji Darwina jest pełna luk i niedostatecznie udowodniona. I kiedy pisałem ten film, to pomyślałem: o! To, to, co ja teraz robię, to wygląda dokładnie jak interakcja z kreacjonistą. Bo typowa interakcja z kreacjonistą jest taka, że kreacjonista wyrzuca na ciebie jakąś durną obiekcję, która w jego głowie rozstrzyga cały problem, i te obiekcje często działają na zasadzie takich sloganów, utartych zdań tego co Anglicy nazywają catchphrase czyli pojawia się kreacjonista na scenie, i mówi, jeżeli ewolucja jest prawdą, to gdzie te wszystkie skamieliny ogniw pośrednich, które wasza teoria przewiduje, żebyśmy znaleźli? No, i teraz musicie zrozumieć, że ilość czasu, jaką trzeba poświęcić, żeby odkręcić fałszywą informację tego typu, żeby wytłumaczyć, co przewiduje ewolucja, jak działają skamieliny, jak często szczątki się zachowują, jakie skamieliny mamy, bo mamy takich sporo. Dlaczego sama fraza ogniwo pośrednie jest bardzo podejrzana z punktu widzenia teorii ewolucji? Dlaczego, jak mówi Francis Collins, nawet jeżeli nie mielibyśmy żadnych skamielin, to można by było odkryć, że zwierzęta ewoluowały, że są produktami ewolucji itd., tak itd.? Tak żeby zdebankować, żeby wyprostować jeden taki frazes kreacjonisty, to naukowiec będzie potrzebował nieproporcjonalnie dużo czasu. I tak właśnie ja czuję się dzisiaj. Wystarczy porównać czas, jaki jest potrzebny, żeby przeczytać ten fragment, który dzisiaj omawiałem, z czasem, który był mi potrzebny, żeby nagrać ten film. Ten film skończę apelem do uczniów szkół ponadpodstawowych. Słuchajcie, filozofia religii jest super. Ja zajmuję się tym już ponad 10 lat, więc może jestem uprzedzony. No ale istnieją poważne argumenty na rzecz istnienia Boga. Ale w żadnym razie nie znajdziecie ich w podręczniku Roszkowskiego. Ten segment to jest najgorsze wprowadzenie do tematyki filozofii religii, jakie w życiu widziałem. Roszkowski przedstawił to tak, jakby przez ten akapit nie tylko zaczął rozmowę na temat filozofii religii, ale ją skończył. Kiedy czytam ten fragment, to odnoszę wrażenie, jakby Roszkowski chciał powiedzieć, więc jest tak: wierzący mają swoje dogmaty, niewierzący mają swoje dogmaty, więc po prostu się nie dogadamy. No. Koniec. To jest kompletna bzdura. I tym filmem mam nadzieję, że wystarczająco wyjaśniłem, dlaczego nie należy się sugerować tym, co on powiedział. Nieważne, czy jest się ateistą, czy też nie. No i to tyle na dzisiaj. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i śmiem wątpić.